drugiej lidze Lech wygrał z Garbarnią Szczakowianką na swoim stadionie aż 4-0, kiedy w meczu sobotnim po bramce Michalskiego Lechici prowadzili już w drugiej minucie spotkania 1-0. Wydawało się, że są na dobrej drodze do powtórzenia tego rezultatu. Tym bardziej, że w 39 minucie spotkania Czereszewski podwyższył na 2-0, zdobywając swoją pierwszą bramkę w barwach Lecha w drugim występie w tej drużynie. Po zmianie stron role się jednak odwróciły i to goście stwarzali groźne sytuacje. Tu kapitalny strzał Kubisza, bez szans Tyrajski, który spóźnił się z interwencją, a 7 minut przed zakończeniem meczu Błasiak po doskonałym podaniu Matusiaka i jest 2-2.